Agnieszka Grądkowska, witam w programie Kętrzyńskiej Telewizji Kablowej. Na początek Kętrzyn dzień po dniu. Przedszkolaki kontra przepisy. Dokąd na plażę? Kupa pojemników. Wakacje jeszcze nie zdążyły rozpocząć się na dobre, a rodzice przedszkolaków ze szkoły podstawowej nr 3 i samorządowcy spierali się o kolejny rok szkolny. Sprawa ujrzała światło dzienne podczas czerwcowej sesji Rady Miasta. Grupa matek przedszkolaków ze szkoły podstawowej nr 3, mieszkających poza granicami miasta, zabrała głos w sprawie nieprzydzielenia miejsc w pierwszej klasie ich dzieciom. Dowiedziałyśmy się na początku czerwca, że dzieci, które zapisaliśmy do szkoły, do klasy pierwszej, niestety ze względów na to, że mieszkają w różnych terenach wiejskich, nie zostaną przyjęte do szkoły nr 3. I to było około 8 czerwca, ta informacja, o której się dowiedzieliśmy. Bo wcześniej panie wypełniły deklarację i były pewne, że te dzieci do pierwszej klasy pójdą. Nikt nam nie obiecywał tego, że dzieci wszystkie pójdą do pierwszej klasy. Byliśmy tylko o tym przeświadczeni. Składaliśmy deklarację rodziców parę miesięcy wcześniej, czyli to był okres około lutego, marca tego roku. I sądziliśmy, żyliśmy w przekonaniu, że te dzieci będą mogły do tych klas iść. Dopiero informacja o tym, że dzieci wiejskie w liczbie 12, nie dostało się do szkoły nr 3. Dopiero dowiedzieliśmy się na początku czerwca. I w związku z tym, jako mamy, postanowiłyśmy się spotkać z pracownikami Urzędu Miasta Kętrzyn i z pracownikami Urzędu Gminy, żeby po prostu poprosić i żeby nas zrozumieli, żeby przyjęli wszystkie te dzieci, które chcą się uczyć w tej szkole. Problem polega na tym, że subwencja oświatowa nie pokrywa wszystkich kosztów utrzymania uczniów. Do każdego z nich konieczna jest dopłata w wysokości około 2700 zł. Wójt gminy Kętrzyn zaproponował podzielenie się kosztami po połowie z miastem, zauważając, że dzieci zamieszkałe na terenie gminy stanowią znaczny procent społeczności uczniowskiej w Trójce. Należy zauważyć, iż w SP3 Kętrzyn uczy się około cirka 200 dzieciaczków, z czego 70 dzieciaczków są to dzieci gminne. I w tej chwili ni stąd, ni zowąd propozycja sfinansowania różnicy, gdzie nie obejmuje nam subwencja oświatowa, zdaje się co najmniej dziwne. Zdaniem wójta, jeżeli miasto nie jest w stanie zapewnić finansowania nauki uczniom spoza gminy miejskiej,
należy ustalić zasady przed przyjęciem dzieci do oddziałów przedszkolnych. Albo nie przyjmować, albo wprost mówić dla rodziców, że nie jesteśmy w stanie zapewnić na późniejszym poziomie edukacji dla waszych dzieciaczków tutaj miejsc w naszej szkole. Miasto tłumaczy, że zgodnie z przepisami w trakcie naboru pierwszeństwo mają dzieci z Kętrzyna. Po ich zapisaniu rodzice spoza obwodu mają możliwość zapisania swoich dzieci. Lecz miejsca dla całej dwunastki nie starczyło. Został ogłoszony pierwszy etap naboru, w którym w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z obwodu zgodnie z przepisami. Później ewentualnie w ramach posiadanych wolnych miejsc ogłaszany jest drugi etap rekrutacji, gdzie wszyscy rodzice mogą zapisać dzieci do swoich szkół. W przypadku szkoły podstawowej numer 3 miejsc wolnych pozostało kilka, bodajże 5, bo przepisy też ściśle normują ilość dzieci w klasie, maksymalnie może być to 25 osób i tyle miejsc wolnych w klasie w pierwszej szkoły podstawowej numer 3 gmina miejska Kętrzyn posiada. Burmistrz miasta Krzysztof Haćman podkreśla, że nie ma nic przeciwko nauce w trójce dzieci z gminy, lecz przede wszystkim, jak mówi, stawia na odpowiedzialność. U nas nie ma dzieci gorszych. Taki film, był kiedyś film, pamiętam bardzo, zresztą mam tutaj dzieci gorszego Boga. U nas nie ma dzieci ani gorszych, ani lepszych. My nie jesteśmy wyznawcami sortów, których kategoryzujemy ludzi. Natomiast jesteśmy wyznawcami polityki odpowiedzialności. Nasze miasto, Centrum Publicznej Powiedzi, wielokrotnie dawało przykład, gdzie nie wnika w jakiekolwiek sytuacje dotyczące korzystania z przestrzeni publicznej. Amfiteatr, kino, etc. Nie wprowadzamy specjalnych stref, specjalnych cen biletów, bo myśmy za nim dostawali pieniądze i cieszymy się, że na nasze koncerty bezpłatne piasecznego zapraszam, kiedy on będzie 23 lipca, bezpłatny koncert. Przyjadą z pewnością mieszkańcy i Babcian, a może już Dyna, i Skrokowa, i gminy Kętrzyn, i miasta Kętrzyn przyjdą. Natomiast tam, gdzie są kwestie bardzo jasno określone co do odpowiedzialności, no bądźmy za siebie trochę odpowiedzialni. Przykład, który wielokrotnie z panem burmistrzem Witrzewą podajemy, to jest odpowiedzialność za nasze dzieci w przedszkolach. Ta ustawa wyraźnie mówi, jeżeli dziecko jest z innej gminy, jest podpisane porozumienie między tą gminą, a gminą, w której dziecko korzysta z przedszkola. Dlaczego tak nie może być w szkolnictwie? Ja tego nie wiem, bo nie jestem ustawodawcą. Ale im jedno, taka odpowiedzialność być powinna. I dlatego zaproponowaliśmy i Rada Miasta praktycznie w całości, jeśli chodzi o swoją opinię. Proszę bardzo, będziemy prowadzili tą klasę jakby specjalną w oparciu o większość dzieci z gminy Kętrzyn, jeżeli gmina Kętrzyn zapewni poza subwencją 100% kosztów utrzymania. W tej chwili rodzice postanowili zatrzymać 6-latki w oddziale przedszkolnym na kolejny rok, licząc, że za rok ich dzieci rozpoczną pierwszą klasę w swojej ukochanej szkole. Dlaczego pani chciałaby, żeby dziecko uczyło się akurat w tej szkole? Moje dziecko wprost przepada za tą szkołą. Ta szkoła jest perfekcyjnie prowadzona. Mamy bardzo przyjemną panią dyrektorkę. Mamy bardzo przyjemne i wykwalifikowane dobrze panie nauczycielki. Nasze dzieci po prostu lubią do tej szkoły chodzić. Jak ja rano dziecko zostawiam w szkole czy w przedszkolu, to ja się nie martwię, że to dziecko będzie tam płakało, czy będzie mu się działa jakakolwiek krzywda. A jak po pracy przychodzę i widzę, jak pięknie rysuje literki i zaczyna mi składać do czytania, to ja po prostu jestem szczęśliwa. I ja tylko tą szkołę chcę wybrać dla swojego dziecka. Zresztą moje dziecko nie widzi innej opcji. Samorządowcy mają 11 miesięcy, by wspólnie wypracować kompromis. Impas działa na niekorzyść. W tym przypadku niekorzyść dzieci. Brak plaży i jeziora w naszym mieście od zawsze był problemem dla mieszkańców Kętrzyna, którzy byli zmuszeni dojeżdżać na okoliczne kąpieliska. Teraz sprawa jest o tyle trudniejsza, że większość z nich zostało sprywatyzowanych, a stan reszty pozostawia wiele do życzenia. Zapytaliśmy mieszkańców Kętrzyna, z jakich okolicznych plaż korzystają najczęściej. W okolicy Kętrzyna najczęściej. Czerniki, takie. Jak pani ocenia ich stan i czystość? No mogłoby być lepiej, szczerze mówiąc, ale jak nie ma, co się lubi. Zdecydowana większość mieszkańców naszego miasta decyduje się na korzystanie z plaż oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów od Kętrzyna. Do Rynu najczęściej. A dlaczego do Rynu tak daleko? Fajna plaża, dużo miejsca.
dużo ludzi znajomych. Jeździmy po tam, gdzie jest Giżycko, Mrągowo. Niestety nic bliżej Kętrzyna? Nie. Ci, którzy nie mają możliwości bądź nie chcą dojeżdżać codziennie na tak oddalone kąpieliska, mogą korzystać z kompleksu basenów na Kętrzyniance. Chętnych nie brakuje. Jednym z niewielu miejsc kąpielowych, gdzie zadbano o plażę i linię brzegową, jest tak zwany pałacyk znajdujący się nad jeziorem Siercze w Gierłoży. Teren wydzierżawiły i zagospodarowały kętrzyńskie morsy. Nie wszyscy mieszkańcy Kętrzyna docenili jednak pracę morsów, w efekcie czego plażę zamknięto. Czas temu chcieliśmy zamknąć ten teren, żeby pozbyć się kosztów dodatkowych, które płaciliśmy ze względu na sprzątanie i wywóz śmieci. Połowa płotek się znajduje. Nasze klienty prywatne. Musieliśmy ją również zrobić tak, żeby na to pokazać, odwrócić. Śmieci wtedy były idealne. W tamtym roku wakacje były takie, że nam to śmieci prowadzili kilka razy. Po prośbach Kętrzynian dotyczących korzystania z plaży na pałacyku, morsy wydzieliły część terenu do dyspozycji mieszkańców naszego miasta. Proszą jednak o uszanowanie ich pracy i zachowanie czystości w tym miejscu. Nadal jesteśmy za tym, żeby nie wprowadzić w tym miejscu, żeby nie było problemu z pytaniem, że tam jest dużo dzieci, żeby nie śmieci, bo to jest niebezpieczne, dzieci nie mogą być bardzo. Wszystko są Państwo zapraszamy do tego niebezpieczne lokacje. Przypominając, że kampuje w tym miejscu, jest to kampuje w własnym pytaniu. Na pewno jest plaża, na ratownika i trzeba wziąć odpowiedzialność. Wójt gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski zdradził nam swoje plany na temat zagospodarowania terenów przy jeziorze Mój. Planujemy tam zagospodarowanie tereny rekreacyjno-turystyczno-sportowe dla mieszkańców gminy wiejskiej Kętrzyn. Kompleksowo, tak ażeby rodzina, rodzic z dzieciaczkami mógł cały dzień zagospodarować dzień nad jeziorem Mój. Tak, no kompleksowo, czyli wiaty, pomost, place zabaw, boisko, piłka siatkowa, do piłki siatkowej, a także i budynek socjalny. Obowiązek sprzątania po swoich pupilach ma od dawna każdy właściciel psa. Jednak dopiero od niedawna w Kętrzynie pojawiły się pojemniki na psie odchody. 40 pomarańczowych koszy wyposażonych dodatkowo w torebki i łopatki na odchody stanęło w różnych częściach Kętrzyna. Wszystko za sprawą wniosku złożonego w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2016, który spotkał się z przychylnością mieszkańców miasta. Kętrzynian cieszy fakt, że do naszego miasta wkraczają cywilizowane standardy. Myślę, że jest to dobry pomysł, będzie czyściej na pewno. Ja uważam, że pomysł jest bardzo dobry. Wrzucamy, mamy swoje woreczki w razie czego, ale pomysł z pojemnikami jest trafiony. Poruszenie wśród właścicieli czworonogów wywołał fakt, że dzień po zainstalowaniu pojemników zabrakło torebek na odchody. Kętrzyński komunalnik odpowiedzialny za pojemniki uspokaja. Spokojnie, po to są pojemniki, żeby były i woreczki, i łopatki, bo takie jest przeznaczenie tego i na pewno nie zabraknie na to pieniędzy. A są jakieś terminy, czy może codziennie, czy co drugi dzień będą sprawdzane? Wszystko na zasadzie doświadczenia. Musimy sprawdzić, jak często mieszkańcy w dany rejon chodzą z psami, jak często no, psy idą, mają potrzebę. No, to wszystko jest na zasadzie rozeznania i po pierwszych dniach, no z 2 tygodnie to będziemy wiedzieli. Komunalnik podkreśla, że nie ma potrzeby zabierania torebek na zapas. Apeluje także, by kosze na psie odchody służyły wyłącznie swojemu przeznaczeniu. Liczę na to, że nie będą tam się znajdowały inne rzeczy. A co można było znaleźć? Przede wszystkim butelki, puszki.
Urząd Miasta przypomina, że obowiązek sprzątania po swoim psie pod groźbą mandatu ma od dawna każdy właściciel czworonoga. Mandaty funkcjonowały również wcześniej, ponieważ ustawa o utrzymaniu czystości i porządku nakłada taki obowiązek oraz regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kętrzyna mówi o tym, że właściciele powinni sprzątać po swoich czworonogach, deponować odchody w pojemnikach do zbierania odpadów w szczelnie zamkniętych torebkach. W pobliżu miejsc, gdzie zamontowano pojemniki, właściciele czworonogów, którzy nie sprzątają psich odchodów, muszą liczyć się z mandatem. Teraz w tych miejscach, gdzie są ustawione pojemniki, ta kontrola będzie wzmożona i na pewno będzie to bardziej dopilnowane. 40 pojemników na psie odchody to nie koniec. Miasto planuje postawienie kolejnych. Ta ilość na pewno jest za mała na nasze miasto. W przyszłości planujemy kontynuację tego zadania. Będą dokupywane sukcesywnie pojemniki ustawiane na terenie miasta. Tak, żeby wszyscy mieszkańcy posiadający zwierzęta mieli dostęp i możliwość sprzątania po nich. Zmian personalnych w powiecie ciąg dalszy. Podczas sesji nadzwyczajnej nie powołano nowego członka zarządu, odwołano za to przewodniczącą komisji rewizyjnej. Pierwsza część sesji poświęcona została radnemu Michałowi Kochanowskiemu, który z dniem 2 czerwca objął stanowisko kierownika oddziału terenowego KRUS. Starostę Kętrzyńskiego poinformował o tym fakcie 21 czerwca. Mimo to w dalszym ciągu brał udział w posiedzeniach zarządu, podpisując uchwały, co zauważyli radni opozycyjni. W jakim charakterze uczestniczył Pan od 2 do 21 drugiego, albo od 2 do 21 lub do 22 czerwca w pracach zarządu? W jakim charakterze, ponieważ są uchwały, które Pan podpisywał? Radny Michał Kochanowski przyznał rację opozycji. Ma Pani rację, to jest uchybienie. I do tego jest, nikt jakby nie unika takiego stanowiska. Kolejnym tematem poruszanym na sesji były zmiany personalne w komisji rewizyjnej. Z funkcji przewodniczącej odwołana została radna Teresa Prokop. Zdaniem radnych wnioskujących o odwołanie nie wywiązała się ze swoich obowiązków. W związku z nierealizacją planu kontroli komisji rewizyjnej nie został wykonany plan, który wcześniej zatwierdziliśmy. A jaki ten plan był i co nie zostało zrealizowane? Przede wszystkim kontrol w szpitalu. To jest bardzo ważna rzecz. Chyba wszyscy mieszkańcy Kętrzyna wiedzą, jakie mamy problemy ze szpitalem. I tutaj trzeba działać bardzo szybko, więc szpital w Reszlu, w Kętrzynie i kontrola szkoły. Odmienne zdanie prezentuje sama zainteresowana. To już było do przewidzenia po ostatniej sesji, po ostatnio praktycznie dwóch sesjach, gdzie już było widać, że państwo, którzy radni byli z nami, przeszli do opozycji, że tak powiem. To już od razu powiedziałam, skomentowałam, że na pewno teraz głowy się posypią, bo to jest tylko i wyłącznie polityczne posunięcie. To nie koniec tak zwanych uchybień. Na przewodniczącą komisji rewizyjnej zaproponowano radną Anetę Janczuk. Jak się jednak okazało, przewodniczącym może zostać jedynie członek danej komisji, a w porządku obrad nie zaplanowano wyboru członka, a jedynie przewodniczącego. Rzeczywiście nie jest członkiem komisji. Wcześniej, chyba to było rok temu, też były osoby powoływane jako przewodniczący, a nie były członkami komisji, więc stąd doszło do takiej, powiedzmy sobie, no niezręcznej sytuacji. Ale uważam, że skoro w przypadku pana Kochanowskiego było to uchybienie, czyli jego praca w ciągu miesiąca czasu jako członka zarządu, pomimo tego, że jest kierownikiem KRUS-u, to myślę, że w naszym przypadku też zostanie nam to jakoś tak zaliczone jako mała, niewielka wpadka. Kolejna sesja Rady Powiatu odbędzie się w środę 13 lipca. Istnieje szansa, że wtedy poznamy nowego przewodniczącego komisji rewizyjnej, a starosta zaproponuje kandydata do zarządu powiatu. Natomiast w lipcu poznamy nową propozycję, tak, nowego członka? Propozycję, tak myślę. Tak myślę, to nie będziemy przeciągać oczywiście, to nie o to chodzi. Kętrzyn chce być liderem odnawialnych źródeł energii. 8 lipca w siedzibie spółki Comet podpisano list intencyjny w zakresie promocji innowacyjnych, konkurencyjnych i proekologicznych rozwiązań technologicznych. Sygnatariuszami porozumienia są KEC Comet i kętrzyński TBS. To jest kolejny krok w zakresie modernizacji naszego miasta, naszej infrastruktury komunalnej. To jest krok w kierunku unowocześnienia i dyferencjacji
źródeł energii na terenie miasta Kętrzyna. To jest krok w kierunku nowoczesnych, inteligentnych, innowacyjnych technologii. Burmistrz ma ambitne plany i oczekiwania wobec kętrzyńskiego Comecu. Comec w najbliższym czasie musi być liderem, jeśli chodzi o OZE. Taki sobie plan stawiam. Że tu będą się zgłaszali mieszkańcy miasta, powiatu, rolnicy, przedsiębiorcy, którzy by chcieli zainstalować. Tu się napisze wniosek, tu się napisze projekt, dokumentację i tu się plana. Po to nasza myśl, jeśli chodzi o zakup ruchu. To publicznie to mówię. Jednym z pierwszych wspólnych projektów będą instalacje fotowoltaiczne, które zostaną zamontowane w 7 blokach komunalnych na terenie miasta Kętrzyna. Koszt inwestycji to około 350 tysięcy złotych, przy czym projekt ma szansę uzyskać dofinansowanie z funduszy unijnych w wysokości 85%. Dzięki temu, jak zapewnia KTBS, mieszkańcy nie muszą obawiać się podwyżek czynszu. Co więcej, może to prowadzić do oszczędności i uzyskania energii na wiele lat za darmo. Energia słoneczna zastępuje energię elektryczną. Czyli my powinniśmy mieć dosyć szybko oszczędności jako KTBS, bo na razie chodzi o 7 instalacji na 7 blokach, gdzie własnością jest KTBS. Energia, oszczędności finansują tą? Tak, energię słoneczną my pokrywamy. Instalując nowe źródło energii elektrycznej, po 3 latach mamy 25 lat energii za darmo. Korzystając z dotacji 85%, po 3 latach ta energia, która będzie wykorzystywana na części wspólnej na tych blokach, nic nas nie kosztuje. Konferencja była również okazją do poznania dotychczasowego doświadczenia zawodowego nowego prezesa Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, olsztynianina Leszka Krzyżanowskiego. 5 lat w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej jako dyrektor Departamentu Nieruchomości, pełnomocnik zarządu do spraw pośrednictwa, pełnomocnik zarządu do spraw kontaktów z Rosją, z Białorusią, Kazachstanem, Gruzją, całym, bym powiedział, obszarem państw niepodległych. Nowy prezes funkcje sprawują od miesiąca, lecz opowiedział nam o swojej koncepcji funkcjonowania spółki. Przede wszystkim dla mnie najistotniejszą rzeczą jest możliwość bliskiego kontaktu z mieszkańcami miasta, z lokatorami wspólnot, lokatorami budynków gminnych, którymi zarządzamy. Nie boję się samokrytycyzmu. Chcę na nowej stronie KTBS-u, która myślę w niedługim czasie się ukaże, taką kolumienkę wprowadzić, kliknąć, wypowiedzieć się, jak funkcjonuje. Chcę mieć bezpośredni kontakt z ludźmi, mieszkańcami, którymi wspólnotami zarządza KTBS. Czyli każdy człowiek może przyjść, mieszkaniec? Każdy mieszkaniec może przyjść lub kliknąć w internecie, jeżeli potrafi, wpisać swoje uwagi, zastrzeżenia, spostrzeżenia. Chcę też prowadzić e-rejestrację, coś takiego funkcjonuje już w TBS-ie olsztyńskim i w innych miastach regionu województwa warmińsko-mazurskiego, czyli sprawdzenie swoich rachunków, bym powiedział, jakie są zadłużenia, jakie są ewentualnie nadpłaty, niedopłaty. Chcę też bardziej sponsorować też poczynania sportowców z miasta Olsztyna, czyli forma z Kęsztyna, przepraszam, jeszcze się nie przyzwyczaiłem, chociaż codziennie ten odcinek muszę pokonać, 190 km. Chcę właśnie też i sponsorować młodych ludzi z Kętrzyna, sportowców, szkoły, organizacje, stowarzyszenia. Teraz właśnie takie stowarzyszenie remontujemy im siedzibę. Czyli otworzyć się bardziej na mieszkańców, otworzyć się, stworzyć im warunki lepszego, łatwiejszego, przyjemniejszego życia, między innymi realizacja tego projektu z OZE, zadbanie o termomodernizację budynków starych. Są tu wiekowe budynki, ładne, zaniedbane i to jest ostatni moment i szansa, aby skorzystać z dofinansowania i środków unijnych, które są nam przydzielone dla regionu, dla województwa. Malarka i poetka w jednym. Mowa o Zofii Grudnej, której twórczość została zaprezentowana w Powiatowym Domu Kultury. Rodowita Reszelanka zaprezentowała zebranym swoją poezję i malarstwo 30 czerwca. Pierwsza część spotkania poświęcona została niedawno wydanemu tomikowi poezji Zofii Grudnej zatytułowanym Z poezją przez życie. Okazję do przeczytania wiersza pani Zofii miał każdy.
niespodziewanie dla samej siebie na rozstajnym krzyżu nadzieję spotkała. Nadzieja właśnie była bardzo sama, zmęczona ciągłym wyglądaniem szczęścia. Łzy po jej twarzy bezgłośną stróżką płynęły. W twych słowach znajduję radość, której tak długo szukałam. Okryję twoje ranne stopy chustą moją. Nie, nie trzeba. Do tego właśnie mi służy, bym mogła opatrzyć przyjaciół spotkanych w ich biedach. Życie to taka zabawka jednorazowego użytku. Dotykasz, sprawdzasz kształt, kolor, smak i zapach. Funkcje, przydatność, szybkość spadania. Dbasz, kochasz, lubisz, trwasz, nagle trzask. Fala przykryła jego blask. Ktoś od niej ukradł kółka dwa, ktoś sznurek porwał, ktoś pociągnął mnie tak. Zebrani mieli również okazję obejrzeć wystawę malarstwa Zofii Grudnej. Jak sama artystka mówi, poezja i malarstwo to dla niej dwie nierozerwalne formy ekspresji. To są nierozerwalne wyrazy moich uczuć, emocji i przechodzę od jednego do drugiego albo zapadam się w jedno, ale one są nierozłączne, one są nierozłączne i nie mogę tutaj określić, czy coś jest bardziej mnie pasjonuje w sensie wyrażania uczuć, czy coś mniej. Jak przyznaje sama pani Zofia, w jej twórczości znaczną rolę odgrywa natura i emocje. Bliski jest jej styl i wrażliwość Van Gogha. Rozumiem tych malarzy naprawdę, którzy się pasjonowali, na przykład Van Gogh. On nie mógł, inni malarze podchodzili do tego w sposób twórczy, planowy, w jakiś sposób taki filozoficzny, czy też jakiś emocjonalny, taki mniej, a na przykład Van Gogh po prostu musiał malować, musiał te swoje wrażenia oddawać wciąż na płótno i doskonale go rozumiem, ponieważ kiedy jestem wśród natury, to widzę, to dla mnie każda scena, każdy kolor jest koniecznością do namalowania, tyle tylko, że no nie jestem w stanie wszystkiego namalować, nie? A chciałabym, bo jest cudowne. Nastroju całemu spotkaniu dodał Cezary Nowakowski, muzyk, dyrygent i pianista, który wykonał mini recital chopinowski. Wystawę malarstwa Zofii Grudnej można oglądać w Galerii Górnej Powiatowego Domu Kultury przy ulicy Pocztowej do 22 lipca. Już w sobotę odbędzie się Mazurskie Święto Kaszy. W amfiteatrze zagoszczą tradycyjne regionalne smaki. 16 lipca po raz pierwszy w Kętrzynie odbędzie się Mazurskie Święto Kaszy. W programie imprezy przewidujemy konkurs kulinarny dla restauracji z gminy miejskiej Kętrzyn o Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kolejną atrakcją będzie wielki turniej kulinarny o złoty fartuch burmistrza miasta Kętrzyn. W turnieju udział wezmą dwie ekipy, Mariusza Szweda i Diany Wolkowej z
popularnego programu MasterChef z udziałem publiczności. Dodatkowymi atrakcjami będą oczywiście koncerty zespołów takich jak Mazurska Kosa Czewina czy Wilkołek, a gwiazdą wieczoru Rudy Schubert. Oprócz imprezy całej, w obrębie amfiteatru pojawią się również wystawcy ze zdrową żywnością, taką jak wędliny, sery, mięsa, herbaty, zioła, przyprawy i tym podobne rzeczy. Serdecznie zapraszamy na imprezę 16 lipca. Przed nami program na gorąco. Naszym gościem będzie burmistrz Kętrzyna Krzysztof Hećman. W programie bez komentarza koncert kętrzyńskiego zespołu Jasny Pierun. W programie Po godzinach porozmawiam z członkami Runners Team Kętrzyn, Barbarą Ułasewicz i Romanem Chodarą. To wszystko w tym wydaniu. Agnieszka Grądkowska, do widzenia. Dzień dobry, dzisiejszym gościem programu Na Gorąco jest burmistrz miasta Krzysztof Hećman. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Podczas sesji Rady Miasta 16 czerwca uzyskał Pan znaczną większością głosów absolutorium z wykonania budżetu za rok ubiegły. Wszystkie cele zostały osiągnięte? Tak, te, które zakładaliśmy, dokończyliśmy rewitalizację dworca kolejowego w Kętrzynie, rozpoczęliśmy budowę kolejnych budynków komunalnych przy ulicy Ogrodowej. Trwały prace dokumentacyjne, te, które będą podstawą naszych tych inwestycji, a już pierwszą widzimy w realizacji, czyli tak zwana Westerplatte bis, niedługo rozstrzygnięcie przetargu na rewitalizację, przebudowę stadionu miejskiego, a w tej chwili trwają prace nad dokumentacją tego kompleksu przedszkole, żłobek przy ulicy Wierzbowej, także te wszystkie prace trwają. Od wielu lat ciągle powtarzam, że razem zmieniamy Kętrzyn. Pracy przed nami, jak zawsze, przed ludźmi, którzy stawiają sobie ambitne cele, dużo. A gdyby mógł Pan Burmistrz wybrać, które z zadań z ubiegłorocznego budżetu uznałby Pan za najważniejsze? Ja myślę, że najważniejsza sprawa to była ta dwuletnia inwestycja, rewitalizacja dworca kolejowego. Ostatnio nawet sympatycy Zełku, Stowarzyszenia Kolejowego, przejść taką miniaturkę pociągu jako symbol wyróżnienia naszego miasta za ten pomysł i za tą koncepcję. Ona służy ludziom. Ona służy naszym mieszkańcom, ludziom, którzy przyjeżdżają do Kętrzyna, korzystają z tras kolejowych, a także dla naszych organizacji pożytku publicznego, dla spółki Komec, a więc jest w pełni budynek wykorzystany. Myślę, że z taką miłą satysfakcją każdy mieszkaniec Kętrzyna, gdy pomyśli o dworcu, gdy odwiedzi dworzec i te małe, kameralne muzeum historii kolejnictwa na tej ziemi, to ma takie poczucie, że nasze miasto ma taką nową twarz, nową wizytówkę w tej części i z całym zagospodarowaniem ulicy Dworcowej tworzy naprawdę taki miły, sympatyczny i dobry klimat dla życia. Połową wydatków w naszym budżecie stanowią wydatki na oświatę i pomoc społeczną. To już jest taki standard w naszym mieście? Standard nie tylko w naszym mieście, w wielu miastach. No niestety taki poziom subwencji niewystarczający, a więc konieczność ze strony samorządów w różnym stopniu dofinansowania zadań edukacji. To jest ważna dziedzina naszego przecież życia. Wychowanie młodzieży, mądre wychowanie, edukacja, kształcenie, no co tu mamy dużo mówić, to jest przyszłość każdego młodego człowieka. No a pomoc społeczna to niestety te różne programy, które bardziej, z całym szacunkiem, jak mi się czasami wydaje, promują pomoc niż pokazują drogę dojścia do pracy. Ja jestem oczywiście rzecznikiem tej drugiej filozofii, dlatego też w naszym mieście proszę zwrócić uwagę, jak w żadnym może z innych okolicznych jest bardzo mocno zarysowany program robót publicznych, prac interwencyjnych po to, żeby poprzez pracę tworzyć właściwe warunki bezpieczeństwa materialnego takiego życiowego człowieka, a nie przez system dotacji, przez system różnych bonusów, beneficji. Wydaje mi się, że ta droga jest mądrzejsza w sensie także i moralnym, bo każdy z nas chyba wiele zawdzięcza dobrej, mądrej pracy, uczy się nie tylko
podnoszenia własnych wewnętrznych kwalifikacji i zawodowych, ale tych takich wewnętrznych w sensie swoich kwalifikacji moralnych, etycznych, ale także uczy się prawdziwej solidarności, współpracy, a więc takich niezbędnych elementów do codziennego życia. No cóż, dzisiaj jest taka, można powiedzieć, generalnie filozofia państwa. Trzeba pomagać osobom słabszym, trzeba pomagać osobom szczególnie zniedołężniałym, osobom właśnie wymagającej tej pomocy. Dlatego w naszych planach jest dom pomocy społecznej, taki senioralny dom, dom seniora z godziwym możliwością życia przed tą chwilą niestety nieuchronnego odejścia. Ale generalnie powinniśmy stawać na inwestycje, na promocję pracy, na tworzenia właśnie warunków pracy dla młodych ludzi, dla młodych przedsiębiorców, dla każdej firmy, bo dzisiaj miejsce pracy na Warmii, Mazurach, wielokrotnie to powtarzam, jest po prostu bezcenne. I z drugiej strony patrząc, największe dochody w budżecie miasta stanowią podatki i opłaty. Na początku tego roku podwyższeniu uległy stawki podatków, co spotkało się z niezadowoleniem niektórych mieszkańców Kętrzyna. Zapowiadana była uchwała wprowadzająca zniżki dla przedsiębiorców. Co z nią? Uchwała ta została podjęta na ostatniej sesji 1 lipca, także mamy taką właśnie propozycję, że miejsce pracy to stosunkowo proporcjonalne obniżenie podatku od nieruchomości. A propos jeszcze tej podwyżki, no ona była po kilku latach o kilka procent i proszę zwrócić uwagę, myśmy wszędzie to prezentowali w różnych publikatorach, mediach, informacjach, że poziom podatków w naszym mieście, zarówno tych osób fizycznych, ale także od przedsiębiorców, jest najniższy w województwie. Jest w tych pierwszych trzech gminach, które mają najniższe podatki w województwie. A ich korekta wskutek nawet inflacji minimalnej po tylu latach była no, potrzebą także, żeby mieć gwarancję tych środków własnych, które są niezbędne, chociażby przy realizacji tak potrzebnej inwestycji, moim zdaniem, jak ta umownie określana dzisiaj ulica Westerplatte Bis. No właśnie, Westerplatte Bis. Wszystko idzie zgodnie z planem. Już 1 listopada mieszkańcy Kętrzyna będą mogli jeździć. Ufam, że 1 listopada, najpóźniej 11 listopada, więc prezent na nasze urodziny miasta. Oczywiście, że bywają tak jak przy tego rodzaju poważne inwestycje, jak na poziom naszego samorządu i miasta Kętrzyna pewne komplikacje związane a to z badaniami geotechnicznymi, które były w normie, okazuje się, że na głębokości 6-8 metrów mogą one mieć zupełnie trochę inny wynik. Mieszkańcy Kętrzyna, którzy przyjechali do Kętrzyna i którzy tu żyją od wielu, wielu lat, pamiętają te tereny jako tereny, wspominają takie trochę łąkowe, bagienne. One były, no, nawiasem mówiąc, w latach nad 70. zarezerwowane pod ulicę. To jest bardzo także symptomatyczne wobec tych głosów czasami krytycznych, a więc już wtedy nawet ówcześnie zarządzający miastem Kętrzynem w takich innych warunkach politycznych i gospodarczych przewidywali, że jest potrzeba takiej koncepcji połączenia pewnej części miasta. Mam nadzieję, że ją zrealizujemy. Na dzisiaj harmonogram, mimo że ja jestem człowiekiem, który może zrobiłby te 2-3 kroki szybciej, ale jest plan, jest harmonogram, jest wykonawca, jest jego mądrość postępowania w zakresie realizacji tej inwestycji i trzeba jej zaufać. My co najmniej raz w miesiącu spotykamy się na takim tak zwanej Radzie Budowy i wszystko w sposób bardzo szczegółowy nawet omawiamy. Już przygotowujemy plan specjalnych nasadzeń, tak żeby utworzyć taką, trochę bym powiedział, na warunki Kętrzyna niecodzienną aleję. A w perspektywie takiej długoletniej, jakie inwestycje czekają Kętrzyn? Już w tej chwili opublikowaliśmy warunki przetargu na przebudowę, rewitalizację stadionu miejskiego. Pozyskaliśmy kwotę na pierwszy krok nie za dużą, a nie za wysoką, ale aczkolwiek 2,5 miliona z Ministerstwa Sportu. Chcę przypomnieć, że w tym okresie, w którym my mogliśmy to realizować, no, mamy trochę niezbyt korzystne warunki. Mianowicie nie jest realizowany program Polska, Litwa, Rosja, to z wiadomych powodów politycznych. Z tego wykorzystaliśmy prawie 900 tysięcy wtedy jako dotację na realizację całości dokumentacji tej koncepcji, makiety, etc. Więc wszystkich warunków, żeby tworzyć tę inwestycję. Byliśmy przekonani, że w drugim jakby rozdaniu tego programu te 85% pozyskamy. Więc to byłoby bardzo, bardzo mądre i dobre rozwiązanie. Ono jest niemożliwe.
A więc w tej chwili korzystamy ze środków państwa, z Ministerstwa Sportu poprzez województwo warmińsko-mazurskie. One są ograniczone, gdyż w tej perspektywie programów regionalnych jest nacisk na innowacyjność, na technologię, na pomoc przedsiębiorców, niestety na infrastrukturę sportową w małym bardzo stopniu bądź w żadnym. Uważam, że to błąd, nawiasem mówiąc, ponieważ sport i chociażby ostatnie emocje Euro 2016 i wspaniały występ naszej reprezentacji pokazuje, jaką drogą będą, mogą iść młodzi Polacy. A to droga jest nie tylko takiej wychowania sportowego, tężyzny, ale to droga właśnie zdobywania sobie wielu wspaniałych cech osobowościowych, realizując swoje marzenia sportowe. No ale dzisiaj jest taka, a nie inna sytuacja. Nie poddajemy się. Inwestycja dwuletnia. Chcemy na Mistrzostwa Świata 2016 pięknie jakby przywitać te mistrzostwa i udział Polaków nowym, kameralnym, pięknym stadionem, stałą częścią rekreacyjną. Nie ukrywam, że jest to moje także osobiste marzenie. Gdy przyjechałem do Kanczyna w 1984 roku, pamiętam ten mecz granicy z Warmią Olsztyn, pamiętam swój udział i pierwszy swoje obecność na tym stadionie. W zasadzie od tamtego czasu, mówmy sobie szczerze, nic się nie zmieniło i czas na zmianę także tutaj, a nasi i młodzi piłkarze, i młodzi lekkoateci, i przedstawiciele sztuk walki, chociażby taekwondo olimpijskiego, na czele ze wspaniałym trenerem Tadeuszem Snopkiem, zasługują na coraz lepsze warunki. My je tworzymy poprzez te hale, które mamy przy ulicy Moniuszki, przy ulicy Kazimierza, ale i tam mini ta hala, która będzie służyła wszystkim. Ta część rekreacyjna dla osób niepełnosprawnych z różnymi boiskami, z siłownią fizyczną na zewnątrz. To będzie, myślę, bardzo ciekawa propozycja dla nas wszystkich na weekendy, na spędzanie takiego aktywnego sposobu czasu po pracy. No właśnie, weekend, wolny czas. Niedługo w naszym stadzie kolejny czempionat. Jak wiadomo, Kętrzynianie bardzo tłumnie przybywają na wszystkiego rodzaju czempionaty. Więc co ze stadem, co ze środkiem hipoterapii? Czy jest szansa? Proszę Panią, no co ja mogę powiedzieć w tym momencie? Dwukrotnie się zwracałem i dwukrotnie za poprzedniej kadencji ministra rolnictwa i Agencji Nieruchomości Rolnej władz tej kadencji odmówiono miastu Kętrzyn możliwości przejęcia właśnie pod ten cel takiej i hipoterapii, i rekreacji, i hodowli konia, ale takich zupełnie zrewitalizowanych, współcześnie akceptowalnych warunkach. Dzisiaj moim zdaniem jest to ciągle postępująca degradacja. Mimo tego, jak Pani słusznie zauważyła, że propozycje mogą być bardzo ciekawe nie tylko dla mieszkańców miasta, powiatu, ale całego regionu, ba wręcz i o charakterze ogólnopolskim wykorzystania tego obiektu, jak rzadko inny leży w centrum miasta, ale właśnie z uwagi, że leży w centrum miasta, to powinna być szczególna pieczołowitość, jeśli chodzi o funkcjonalność i estetykę tego obiektu. Wszyscy zachodzimy, widzimy, w jakim to jest stanie. Chciałem, żeby to przejąć, bo jest program rewitalizacji różnych obiektów z funkcjami społecznymi i można by było w takim konkursie z taką propozycją zupełnie niecodzienną wręcz w regionie wystartować. No niestety, dzisiaj są takie decyzje. Zamierzam po tym okresie wakacyjnym zwrócić się z otwartym listem do ministra rolnictwa, szczególnie do wiceministra, który pochodzi z naszego regionu, jest kolegą, można powiedzieć, samorządowym, byłym burmistrzem Ostródy, byłym wojewodą. Jako on, jako właściciel, ma koncepcję na przyszłość tego miejsca w Kętrzynie, tego miejsca w regionie, tego właśnie stada z przeróżnymi propozycjami, a warto tu pamiętać, że historycznie tu właśnie jest jedna z najdłuższych stajni w Europie, wtedy hodowli konia trakańskiego. Także możliwość wykorzystania w różnym sensie turystyczno-rekreacyjno-sportowo-hodowlanym jest olbrzymia. Pytanie o pomysły, pytanie o to, kto będzie chciał ponieść odpowiedzialność za realizację. Kolejną atrakcją turystyczną, która ma wpływ na rozwój turystyki w naszym mieście, jest Wilczyszaniec. Tam też chyba nie za ciekawie. No, sytuacja jest bardzo trudna, jeśli chodzi o Wilczyszaniec, bo z tych przekazów medialnych i z mojego spotkania u pana marszałka z przedstawicielami lasów państwowych i innych instytucji samorządów, trwa postępowanie egzekucyjne, jest konflikt prawny, jeśli chodzi o obecnego dzierżawcę i o lasy państwowe. No, a lasy państwowe wystąpiły z taką koncepcją, którą sformułował pan Piotrowicz na tym spotkaniu, że będą one prowadziły ten ośrodek.
Ja do tego oczywiście nie mam żadnych uwag, pod jednym wszakże warunkiem, że chciałbym poznać jako mieszkaniec nawet naszego regionu i naszego powiatu, jaka to będzie koncepcja. Czy to będzie tylko prowadzenie po to, żeby ktoś inny kasował, mówiąc tak brutalnie, te bilety w takich, a nie innych, może trochę zliftingowanych warunkach funkcji i estetyki tego miejsca. Czy można byłoby zrealizować to, co zostało zapisane w takim dużym projekcie regionalnym, jeśli chodzi o Polskę Wschodnią, i Wilczy Szań został ujęty obok między innymi na przykład tego fortu Bojen jako realizacja takich rewitalizacji inwestycji historycznych, tak bym to określił, z kwotą ponad 20 milionów złotych dla przedsiębiorców. I ja wtedy przedstawiłem taką koncepcję panu marszałkowi i pozostałym członkom, że dobrze, no, trzeba rozwiązać i rozstrzygnąć ten spór prawny, ale to nie znaczy, że jeden przedsiębiorca z Warszawy zawiódł pewne warunki wynikające z umowy, to zawiodą przedsiębiorcy z Kętrzyna, z Olsztyna, czy też z innych miast Polski, gdzie, powtarzam, jest szansa wykorzystania ponad 20 milionów jako dotacji bezzwrotnej na rewitalizację, na rekonstrukcję tego miejsca, tak żeby oczywiście w surowych, wojennych, można powiedzieć, przestrzeniach tego mrocznego okresu naszej historii można było jednak w sposób już aspirujący do poziomu XXI wieku być tam, może by jakieś funkcje konferencyjne, może jakieś specjalne kino, może jakieś archiwa, może jakieś przestrzenie, które będą opisywały całą historię II wojny światowej w kilku językach, co było zamiarem, jak wiem, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tak żeby to miejsce było, no, takim silnym magnesem Warmii i Mazur, a szczególnie naszego powiatu kętrzyńskiego. Trochę mi tu brakuje jakby takiej naszej aktywności w tym zakresie wszystkich samorządów, szczególnie twardego stanowiska ze strony samorządu powiatu kętrzyńskiego. Wiem, że gmina Kętrzyn próbowała przejąć ten, zwracała się o przyjęcie tego obiektu. Chcę tą sprawę postawić na forum Barcji po okresie wakacyjnym jako przewodniczący związku naszego tu wszystkich gmin, żebyśmy też wystąpili o konieczność dyskusji, o konieczność podjęcia konkretnych działań, bo naprawdę szkoda by było, gdyby 20 milionów złotych, które mogły służyć dla takiego zupełnie nowego obrazu Wilczego Szańca, zostały skierowane do innego regionu, a tu byłoby tak samo, jak jest, a z czasem pewnie gorzej. Wróćmy do tematów miejskich i spółdzielni. Ostatnio szerokim echem odbiły się ulotki wrzucane do skrzynek spółdzielców. Mianowicie w skrócie mówiące o tym, że przyjmuje pan spółdzielnie, a również chwyta się za ich budżet. No, proszę państwa, spółdzielnia ma radę nadzorczą wybraną przez mieszkańców. Oczywiście nie ukrywam, że część członków tej rady nadzorczej to są ludzie, którzy ze mną współpracują. Ja dla tego miasta nie jestem przecież spółdzielcą od pewnego czasu. Kiedyś byłem. Chciałbym jak najlepiej. Jak najmądrzej, jak najlepiej. Niełatwo zarządzać różnymi podmiotami. Wiem to doskonale. I przez ten okres kilku kadencji obserwuję także moje zmagania, jeśli chodzi o zarządzanie sprawami komunalnymi miasta Kętrzyna. Ale wydawało się i wydaje się, że w spółdzielni także mieszkaniowej, no, może przyjść w cudzysłowie nowe. Można inaczej spojrzeć na problemy dotyczące realizacji tej polityki remontowej i polityki estetyzacji osiedli i takich aspiracji do jakichś funkcji rekreacyjno-sportowych na częściach osiedli, bo tak się rozwijają inne spółdzielnie i tak samo na przykład do funkcji budowy mieszkań, bo jak sobie nieraz wielokrotnie czytam prasę, no to takie są przykłady. Przykro jest, że i to bardzo smutne, że w formie nie dyskusji, nie spotkań, ale w formie pomówień, ulotek są, nie wiem, szantażowani byli w taki sposób, poniżani ci członkowie Rady Nadzorczej, którzy mieli w tej sprawie odmienne zdanie. No jest to tym bardziej przykre, że od pewnego czasu po bardzo trudnej sytuacji chorobowej jest jedna z koleżanek, co tu dużo mówić, trzeba publicznie powiedzieć, koleżanka radna Rady Miejskiej, członek Rady Nadzorczej, Hanina Piasecka, jest po udarze w bardzo trudnej sytuacji. Więc powiem to, co powiedziałem na sesji Rady Miejskiej. Odrzucam całkowicie mowę nienawiści w naszym mieście. Odrzucam całkowicie te akcje, które także były, pamiętam doskonale, 10 lat temu wobec mnie kierowane.
poprzez różnego rodzaju ulotki, jakieś plotki, jakiegoś rodzaju anonimy, jakieś wtrącanie się do czyjegoś życia osobistego, rodzinnego, etc. Chciałbym, żeby w naszym mieście królowała dyskusja taka przy tym stole. Stół akurat bardzo jest mądry, bo jest okrągły. Każdy może usiąść, każdy może dosiąść, można dyskutować i na tych posiedzeniach walnych zebrań, jak zmieniać spółdzielnie, tak jak na naszych spotkaniach w sprawie budżetu, czy na innych spotkaniach, które zamierzam organizować, jeśli chodzi o przestrzeń publiczną w zakresie reklam. A po wakacjach chcę zorganizować także obiecane medium spotkanie w sprawie szpitala. I proszę bardzo, dyskutujmy, siadajmy, przedstawiajmy swoje sprawy, swoje opinie, swoje poglądy. Różnijmy się nawet, bo to także jest niezbędne, jeśli chodzi o wzrost i taką dodatkową motywację, energię publiczną, taką swoistą synergię, bo zawsze z tych dwóch plusów może być trzeci. Natomiast nie używajmy plotki, anonimu, pomówienia, nie zasłaniajmy się w jakiś sposób wpisami w różnych kundelkach, pudelkach, w tych internetach. Nie szkalujmy siebie nawzajem, nie twórzmy atmosfery takiej mowy nienawiści, bo jakże mamy się żyć w tym później społeczeństwie, jakże się spotykać na tej ulicy, nasze dzieci w szkole i w jakiej atmosferze one mają wzrastać? W atmosferze mądrości, w atmosferze jakiejś szlachetnej godności i szacunku do każdego człowieka, czy w atmosferze jakiegoś ciągłego napięcia, podziałów? Mam dosyć już tych podziałów, które są na poziomie Warszawy, które niestety toksycznie, jak ja widzę, czasami implikują, wpływają na nasze życie. Ale czy jest chociaż prawda w tych ulotkach? Czy faktycznie miasto będzie chciało finansować różne przedsięwzięcia, czy łatać dziury budżetowe pieniędzami spółdzielni? No oczywiście, że nie, bo jeżeli dotyczy ta podwyżka ostatnia podatków, to ona dotyczyła w tym stopniu kilku procent każdego metra kwadratowego, zarówno mieszkania spółdzielczego, jak komunalnego, jak powierzchni dotyczącej przedsiębiorcy. Więc nie chodzi tu dla miasta o jakiekolwiek rozwiązania, bo miasto podało rękę dla spółdzielni i w sposób bardzo sprawny i szybki uwłaszczyło, jeśli chodzi spółdzielnie, o użytkowanie wieczyste, a mogę tu publicznie powiedzieć, bo wszyscy pamiętają sytuację sprzed chyba 2010 roku, czy 2012, nie pamiętam dokładnie, kiedy była publicznie podpisywana wsparcie ze strony województwa warmińsko-mazurskiego na spółdzielni mieszkaniowej. Ja byłem uczestnikiem także obok i dobrym duchem tych wszystkich zmian finansowych, pozyskania pieniędzy na termomodernizację, a było to tylko możliwe i o tym może powiedzieć najlepiej były prezes, pan Roman Szydłowski, dzięki mrówczej więc pracy dzień i noc moich urzędników, którzy napisali specjalny program i uzupełnili o tą część osiedla spółdzielcze i one mogły wtedy aplikować o te środki finansowe. Więc no, nie doszukujmy się w tym wszystkim jakichś tam sytuacji czysto ciągle personalnych, jakichś pseudofinansowych, tylko patrzmy zawsze w naszym życiu i w pracy nas na to, co możemy wspólnie zrobić. A jeżeli wspólnie nie potrafimy, to chociaż się starajmy się różnić pięknie. W taki sposób, żeby te różnice były w sposób, bym powiedział, mądry, w sposób szlachetny, wręcz formułowane i w takich warunkach żyć i wtedy to życie, które dzisiaj jest i czasami tym słońcem, a czasami deszczem, jak to bywa na naszych Mazurach, było nie tylko że znośne, ale było dobre, było po prostu takie, które sobie możemy wzajemnie zaproponować. Od kilku tygodni krążą różne plotki na temat planów pana burmistrza. Marszałek województwa, szef struktur wojewódzkich PSL. Co jest prawdą? No prawdą jest to drugie, że aplikuję i taką mam rekomendację ze strony koleżanek i kolegów z organizacji partyjnej PSL-u po naszych ostatnich wyborach w dwóch częściach 12 maja 9 czerwca na stanowisko prezesa zarządu wojewódzkiego, ale to tylko jest aplikacja. Będzie być może kilku jeszcze kandydatów, oby byli, bo tak zawsze w takim demokratycznym wyborze są najlepsze moim zdaniem i rozstrzygnięcia i jakieś takie formułowanie także programu i wewnętrznej konsolidacji Partii Solidarności. PSL jest w bardzo trudnym momencie, to wszyscy zauważamy i ci, którzy są wewnątrz PSL-u i na zewnątrz. Jest ten okres sprawozdawczo-wyborczy, natomiast jeśli chodzi o sytuację marszałka, no ona jest niemożliwa.
z prostego powodu. Ja obiecałam tą kadencję mieszkańcom miasta Kętrzyna. Jestem poważnym i odpowiedzialnym człowiekiem. I w związku z tym, ponieważ trzeba zakończyć te inwestycje, które zostały zaproponowane w programie wyborczym i ludzie uwierzyli mi po raz kolejny, za co serdecznie jeszcze raz im dziękuję, za to zaufanie, za ciągłą współpracę, którą doświadczam każdego dnia, no to przede mną jeszcze i zakończenie sprawy tej dwuletniej inwestycji, mówimy o stadionie miejskim z rewitalizacją i budowa, w co głęboko ufam, przedszkola ze żłobkiem przy ulicy Wierzbowej i w co głęboko ufam, mimo trochę pewnych trudności, jeśli chodzi o relacje ostatnie z powiatem kętrzyńskim, a miejsce zostało przez nas wskazane, wybrane i środki finansowe na zmianę planu zostały już wyłożone i ta zmiana planu jest dokonana. Ten dom seniora, tak go nazwałam, w ogrodach czy w ogrodzie, który będzie godnym miejscem pobytu dla naszych starszych, zniedołężnałych mieszkańców, a nie będą musiały rodziny szukać takiego rozwiązania poza Kętrzynem, gdzieś w województwie niejednokrotnie mazowieckim czy podlaskim. Co prawda emisja programu będzie już po finałach, ale muszę zapytać, kto wygra euro? No, euro prawdopodobnie, chyba najprawdopodobniej wygra zwycięzca półfinału Niemcy-Francja. No, trzeba na kogoś postawić. Chciałoby się tak sentymentalnie, tak jak sobie życzyliśmy jako gospodarze, żeby ci Francuzi, powiedzmy, po kilku latach odbudowali ten swój zespół, ale bardziej solidną i bardziej taką klasyczną i dobrze przygotowaną drużyną są Niemcy, więc trzeba na coś w życiu postawić. Dzisiaj ja stawiam, że mistrzem Europy będą Niemcy. Naszym gościem był burmistrz miasta Kętrzyn Krzysztof Hećman. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Miłych wakacji. Thank you.
kolejny utwór. Jedziemy. Dzień dobry, dzisiejszym gościem w programie Po Godzinach jest ekipa z kętrzyńskiej grupy Runners Team Kętrzyn. Witam serdecznie. Roman Chodara. Barbara Łasewicz. Przybiegliście tu oczywiście. Tak, oczywiście przybiegliśmy. Skąd? Ja z ulicy Uroczej. A ja z ulicy Brzechwy. Jeszcze ma pani siłę rozmawiać? Tak, tak. No dobrze, więc pierwsze pytanie testowe. Skąd pasja biegania? Zaczęło się tak spontanicznie 4 lata temu. Chciałam troszkę schudnąć, no i zaczęłam sobie biegać. I od małych kilometrów, aż przebiegłam teraz już 5 maratonów. I taka pasja życiowa, uzależnienie. A u pana jak się zaczęło? A u mnie zaczęło się jeszcze w latach młodości w szkole w Karolewie. Tam biegałem krótkie dystanse 800 metrów do 1500 metrów. No, następnie brałem udział również też tak sporadycznie w biegu Bartów w Barcianach. I to by mi pozostało na jakiś czas. Od 2 lat tak systematycznie po prostu wróciłem do tego biegania i biegam już tak systematycznie od 2 lat. Co daje państwu bieganie? Co jest tak pięknego w tym? Człowiek się taki czuje wyluzowany, na przykład coś nie wychodzi w ciągu dnia, to człowiek się tak jak gdyby odstresowuje, no nie? Biegnę sobie, zapominam o wszystkim, no i
Czyli to jest nie tylko taka forma sprawności fizycznej, ale również ćwiczenie psychiczne, odstresowanie się. Tak, oczywiście. To bardzo dobrze dodaje na jakieś takie stresy, różnego typu stresy. Po prostu wychodzę z domu, biegnę, zapominam o wszystkim i to mnie po prostu przychodzi. No i oczywiście dużo daje mi dla zdrowia. No właśnie, podobno biegać każdy może, tak? Oczywiście bez przeciwwskazań medycznych. Jak zacząć biegać? No od truchtu zaczynać, no nie? I od małych kilometrażów, żeby też tętno swoje uspokoić. I wiadomo, już potem z czasem organizm pamięta o tym, jak ten... Wiele osób zaczyna od kupowania drogiej odzieży, obuwia. Czy to jest naprawdę tak ważne? Bo obuwie jeszcze jestem w stanie zrozumieć, ale ta odzież jest istotna? To znaczy, wszystko jest istotne, bo buty oczywiście to bardzo, bardzo istotne są, no bo jak się biega po miękkiej podłożu, to jeszcze tam można sobie biegać w takich butach, niekoniecznie takich super dobrych, ale jeżeli biega się po twardym, tak jak my często biegamy, bo bierzemy tych udział w biegach ulicznych, to oczywiście buty są najważniejsze, nie, w tym momencie, bo stawy nie wysiadają i tego, a dodatkowo odzież, no to według gustu. Ja widzę, że pani zachowała w sobie tą krztę kobiecości na różowo. Tak, a jak? Na różowo. Tylko na różowo. Wiem, że macie wiele sukcesów na koncie. Pan Roman to w swojej kategorii wiekowej podobno nie ma sobie równych. No to znaczy, nie do końca jeszcze można tak powiedzieć, że nie ma równych. Są lepsi ode mnie w mojej kategorii wiekowej, ale sukcesy mam. Jakie? No, drugie miejsce ostatnio w biegu w Ciechanowie. I na ile osób? To znaczy, w mojej kategorii akurat w tym momencie startowało w biegu w Ciechanowie 14 osób. Coś jeszcze? Nie, na razie tyle. Pani Barbara? No ja mam akurat w swojej kategorii K40+, już nie powiem ile mam lat. To też mam 4 puchary w swojej tej, za drugie miejsce i za trzecie miejsce. Wiem, że waszym celem jest dokładnie zdobycie korony maratonów. Co to jest? To jest przebiegnięcie 5 maratonów w określonych miastach, jak Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków i Dębno. W ciągu 2 lat trzeba zaliczyć tych 5 maratonów. No ja już mam zaliczonych 4, jeszcze jeden właśnie we Wrocławiu 11 września, właśnie akurat z Romkiem jedziemy razem, wspólnie. To jeszcze jeden został. A panu ile jeszcze zostało? Na mnie zostały jeszcze 3 maratony, Wrocław, jak koleżanka wspomniała, i Poznań i ostatni będzie naszym Dębno. Zakończenie tego udziału w tym koronie maratonów. Bieganie staje się bardzo popularne. To widać gołym okiem. Nawet w Kętrzynie widzi się tych osób coraz więcej. U was zebrała się taka grupka pasjonatów. Stworzyliście swoją grupę. Po co? No, żeby razem się motywować, jeździć na zawody, wspólne treningi też robimy sobie w niedzielę, spotykamy się akurat tutaj w tym miejscu o 9:00, wspólne wybiegania, no i tak i spotkania różne, opowiadamy o swoich problemach też, o wygranych. No. Czyli ja rozumiem, że to są również spotkania towarzyskie, przyjaźń. Oczywiście, to też buduje i wzmacnia do następnego biegania. Ale to nie tylko to, bo ja wiem, sama was widziałam, że wy bardzo chętnie uczestniczycie w przeróżnych akcjach charytatywnych, chętnie pomagacie. Tak, ostatnio właśnie było na Orliku, tutaj na Wojska Polskiego, dla Kuby bodajże, coś takiego, dla Bartka, przepraszam. Byliśmy też bieg charytatywny na Kulce, coś takiego? Nie na Kulce, tylko... Boże, już człowiek zapominał, już tyle tych zawodów. No, w Piszu też byliśmy. A właśnie, mieliście okazję zasmakować trochę crossfitu, całkiem inna dyscyplina. Jak się podobało? Super, super. Ale ja na przykład wolę bieganie. Tak? Ja wolę bieganie. A pan? Ja również wolę bieganie, po prostu mnie to nie kręci. Nie. Mnie kręci raczej właśnie tylko bieganie w tej chwili. Nie? Bo kiedyś nie tylko bieganie, no, pana. Nie tylko. Ja w ogóle swoje życie dotychczasowe cały czas na sporcie byłem przywiązany i różne dyscypliny uprawiałem. I mówię, i piłkę nożną kiedyś, i siatkówkę oczywiście. Także sport jest dla mnie całym życiem po prostu.
A u Pani raczej to się później, razem z bieganiem chyba ta pasja do sportu. Tak, zaczęłam, mówię, od ponad 4 lata biegam i zaczęło się tak stopniowo i teraz mówię, jestem uzależniona. Co drugi dzień biegam i zauważyłam, że jestem długodystansowcem. Czym dłużej biegnę, tym się lepiej czuję. Jak ukończę tą koronę maratonu, to będę chciała spróbować taki bieg długodystansowy, tam na przykład na 50 km czy na 60, zobaczę. Mam nadzieję, że mi się to uda, bo zawsze jeszcze na przykład po przebiegnięciu tego maratonu 42 km jeszcze mam siłę, żeby dalej gdzieś biec. Ale jak tak się już biegnie i czasami nogi odmawiają posłuszeństwa, a w głowie jest wiele myśli, po co mi to, jak się motywujecie? No po prostu motywujemy się tym, że do mety zostało bardzo blisko, także damy radę. A Pani? Tak samo, porównuję na przykład, że tam jeszcze zostało 5 km, porównuję sobie na przykład, o Boże, 5 km to jest na przykład od tego miejsca w Kętrzynie do tego miejsca i mówię, dam radę, muszę. No nie? Ale tak. Ja rozumiem, że codziennie praktycznie biegacie, wyjeżdżacie na zawody. Nie ma z Was w domu, tak? Bo praca zawodowa, pasja jaka bieganie, wyjazdy, jak rodzina reaguje? To znaczy ja jeżdżę z mężem, akurat towarzyszy mi jako ten, to zwiedzam sobie też, zwiedzamy sobie miasta, do których jeździmy, bo na przykład tam we Wrocławiu na przykład jeszcze nie byłam, będę miała okazję akurat sobie zwiedzić. W Krakowie też nie byłam, a byłam na zawodach i razem wspólnie. Mąż mi towarzyszy i też jest zadowolony, że ja akurat uczestniczę. A u Pana? U mnie akurat jest inna sytuacja, bo żona nie jest zainteresowana w ogóle sportem, także ja biegam sobie sam i to mi po prostu pomaga w życiu. Czy każdy może dołączyć do kętrzyńskich runnersów? Tak, oczywiście, zapraszamy. No pewnie, że tak. Jak najwięcej chętnych i jak największa grupa, no to jest po prostu łatwiej dla nas i po prostu wszystko idzie w tym kierunku, żeby to bieganie w Kętrzynie jakoś bardziej, no jak to powiedzieć, bardziej rozpropagować jeszcze. Czego można Wam życzyć? No ukończenia teraz właśnie tej korony maratonów, no i dalszych sukcesów w biegach, zawodach. Pan się zapewne zgodzi? No oczywiście, że się zgadzam i też, jak koleżanka powiedziała, ten koronę maratonów ukończymy i no tyle. Ja Wam tego życzę. Naszym gościem byli Barbara Ułasewicz i Roman Chodara, Runners Team Kętrzyn. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy serdecznie. Do zobaczenia.